Ponoć każdy dorosły człowiek jest od czegoś uzależniony, nawet jeśli jest to bardzo małe uzależnienie. My dziś zajmiemy się uzależnieniem od seksu, a rozmawiać o tym będę z naszym ekspertem, z panią Aliną Hensel-Korzeniowską, psychologiem i seksuologiem. Witam, witam państwa. Pani Alino, to w takim razie co to jest to uzależnienie od seksu i kiedy można mówić w ogóle, że człowiek jest uzależniony? Prawdę mówiąc, dość trudno ciągle jest tak precyzyjnie zdefiniować uzależnienie od seksu. W związku z tym odwołam się w ogóle do rozumienia uzależnienia, bo tam są pewne cechy, które mogą nam dać jakąś definicję uzależnienia od seksu. Więc tak jak jest na przykład przy uzależnieniu od alkoholu. Więc na pewno jest to przymus wykonywania określonych czynności, zachowań. To jest jedna cecha, wymienię takie, te najbardziej takie rozpoznawalne. Przymus, konieczność. Uzależnienie jest wtedy, kiedy dane zachowanie staje się jedynym sposobem regulowania naszych emocji, poprawiania naszego stanu psychicznego, bądź obniżania lęku czy złości, no to zależy od naszego stanu psychicznego. Reguluje i staje się jedynym, najlepszym, najbardziej, znaczy sprawdzonym. W związku z tym, jeśli to się staje jedynym sposobem, no to człowiek dąży, prawda, powtarza tylko to, ten sposób, który tam coś właśnie mu poprawia w obszarze psychicznym. I w związku z tym człowiek, można by powiedzieć, że się rozleniwia, żeby stosować inne jakieś aktywności, zachowania. No bo ma coś sprawdzonego. Ale jeśli jest przymus i nie wykonuje, nie odwołuje się do innych jakichś aktywności, to wtedy zwiększa się ryzyko i co się dzieje? Człowiek zaczyna zaniedbywać, i to jest widoczne, obserwowalne, zaniedbywać inne aktywności, dlatego że staje się to jedynym. I ten przymus, i to jest oczywiście sprzężenie zwrotne pomiędzy tymi wszystkimi tutaj cechami, które wymieniłam. Nawiązując do tego, co pani powiedziała, przeglądając wszelkiego rodzaju materiały dotyczące seksoholizmu, doszłam do wniosku, że jest to temat bardzo zmitologizowany, bo przeczytałam na przykład takie sformułowanie, że uzależnienie od seksu można się nabawić, przeglądając pisma erotyczne i oglądając filmy pornograficzne. I to jest moim zdaniem mocno naciągana teoria. Dlatego się zastanawiam, od czego się to zaczyna, kiedy się to pojawia. To nie z tego, nie z samego faktu oglądania, bo jest to już znaczy skutek, przejaw, ale nie przyczyna. Nie to powoduje, że człowiek się będzie uzależniał. On będzie potrzebował oglądać strony pornograficzne z jakiegoś innego powodu. Oczywiście nie należy zapominać, że jest zwiększone ryzyko przywiązania się do takiego, że tak powiem, obcowania z zachowaniami seksualnymi, jeśli to się przydarzy dziecku albo młodemu człowiekowi, gdzie jest zwiększona podatność na wszelkiego rodzaju nowe informacje, nowe rzeczy. To tu jest oczywiście zwiększone niebezpieczeństwo. Natomiast sam fakt oglądania pornografii, jeśli nie ma sprzyjającego gruntu, nie będzie robiło żadnego, no może żadnego wrażenia, to nie, ale nie będzie wywoływało uzależnienia, czyli tego przymusu oglądania. No to właśnie, to kiedy możemy stwierdzić, że jesteśmy uzależnieni od seksu, a nie po prostu oglądamy sobie czy filmy erotyczne, czy jakiekolwiek inne doznania erotyczne? Znaczy, wtedy, kiedy w wyniku na przykład jakiegoś napięcia emocjonalnego, zamiast, właśnie wtedy stosujemy ten ulubiony sposób rozładowania tego, rozładowania poprzez jakiś szczególny rodzaj aktywności seksualnej. To zaraz wymienię, jakie mogą być przejawy tego uzależnienia od seksu.
dzieje nam się coś złego, jest nam smutno, ja dość upraszczam, jest nam wesoło, coś nam się nie powiodło w pracy, albo bardzo nam się powiodło, albo nie możemy podjąć decyzji. I wtedy zamiast na przykład stosować, na przykład zastanowić się, jak sobie poradzić z tym stresem inaczej niż poprzez seks, to taki człowiek jest zmuszony momentalnie, nawet bez refleksji, idzie w aktywność seksualną. Mówiła pani, że poprzez aktywność seksualną człowiek chce rozładować napięcia, ale jeżeli już pojawia się przymus, to wtedy możemy mówić o uzależnieniu? Tak, no bo człowiek jest skazany tylko na to zachowanie i mimo, żeby na przykład chciałby podjąć współżycie seksualne z partnerem, to jednak nie może, ponieważ tu jest wciągnięty w ten powtarzalny, znany mu dotychczasowy sposób rozładowywania napięcia seksualnego, na przykład poprzez oglądanie stron pornograficznych i potem masturbację, albo poprzez jakąś formę dewiacyjną, której nie akceptuje partner. I tak jak powiedziałam, człowiek uzależniony od seksu zaczyna sobie zdawać bardziej sprawę, kiedy widzi, że to pozostaje w sprzeczności z oczekiwaniami partnera. To wtedy jest zdecydowanie łatwiej takiej osobie to rozpoznać, bo bardzo dużo osób nie zdaje sobie sprawy, no bo nie musi sobie zdawać sprawy. To im odpowiada, ale w momencie, kiedy chcą wejść w relację z drugą osobą, zaczyna się kłopot. Pani Alino, w jakich zachowaniach przejawia się to uzależnienie od seksu? W wielu, ale to tak dla przykładu podam. Pierwszy taki obszar, ma się partnera seksualnego, a mimo tego ucieka się do jakiejś takiej aktywności seksualnej, swojej ulubionej, która jest niezgodna z oczekiwaniami partnera. Na przykład. To klasyczna sytuacja, kiedy partner oczekuje kontaktu seksualnego w pełni właśnie, natomiast ucieka się przede wszystkim do masturbacji i się miga od kontaktu seksualnego. Czyli z fantazji. No, do masturbacji. Masturbacji właśnie. Drugi taki właśnie a propos fantazji, uzależnienie od, znaczy niczym złym są fantazje seksualne, ale uzależnienie od fantazji i za czym podąża masturbacja. I tylko to człowiekowi wystarczy, a partner gdzieś tam czeka w salonie, w sypialni, prawda? A człowiek no, ma ten przymus. Trzeci taki obszar, uzależnienie można by powiedzieć od informacji o charakterze erotycznym, nawet ma to swoją już nazwę, infoholizm. Uzależnienie od pornografii i od internetu, gdzie jest dużo i zwłaszcza wulgarnie o seksie, ale nie musi być wulgarnie, byle tam były te informacje. I od tego człowiek jest uzależniony, a potem się masturbuje. No i to tak, albo uzależnienie już od samych zachowań dewiacyjnych. I we wszystkich tych tutaj czterech wymienionych pozwolę sobie zauważyć, jest taki wspólny mianownik, mianowicie obywamy się bez partnera, prawda? Zaniedbujemy go. Zaniedbujemy, albo nigdy ten partner tak naprawdę, potrzebny to on jest, tylko że człowiek nie jest gotowy, tak jak już wcześniej powiedziałam, do kontaktu, do bycia w relacji. Lepiej to uzależnionemu wychodzi, gdy robi to sam, korzystając z fantazji albo z informacji czerpanej na przykład z internetu. A czy takie uzależnienie w takim razie może zniszczyć życie, tak jak uzależnienie od alkoholu, narkotyków? Tu trudno tak arbitralnie rozstrzygać. Niszczy poniekąd, tylko to jest inny rodzaj uzależnienia. Tutaj tak dla porządku przypomnę, że
Są uzależnienia, gdzie jest tym clue jest substancja psychoaktywna. Mam na myśli uzależnienie od alkoholu, od nikotyny, od narkotyki wszelkiego rodzaju. I tutaj i to niszczy, to ewidentnie. Oczywiście przy tych uzależnieniach też jest uzależnienie o charakterze psychicznym, społecznym. Natomiast to tutaj nie ma substancji psychoaktywnej jako takiej. Jest zachowanie. I niszczy, ale to jest inny rodzaj niszczenia, bo tutaj w grę wchodzi coś, co jest tak naprawdę, jeśli to nie jest przesadzone, coś, co jest pożądane dla człowieka, popęd seksualny, prawda? Coś, co jest potrzebne, żeby budować relacje, żeby rozładowywać napięcie seksualne. Samo w sobie nie jest niczym złym, przyznasz. Prawda? Tak, no jest naturalne. Byle nie przesadzać, byle nie przesadzać. I tutaj z tym niszczeniem, no to trzeba być uważnym, żeby tak arbitralnie to powiadać. Ale tam, gdzie człowiek już czuje się, można by tak powiedzieć, zabrany przez ten seks, człowiek czuje się zabrany przez ten seks, no to skądinąd w konsekwencji będzie mu niszczyło życie, aktywność, zachowania w innych obszarach, w jakich się porusza, w pracy zawodowej. No tutaj po cały czas podkreślam tą trudność w kontakcie z partnerem erotycznym. A czy można się z tego w 100% wyleczyć? Czy tak jak alkoholicy, no, czy tak jak alkoholicy na całe życie zostają alkoholikami? Nie ma tutaj, to znaczy, tak mówię, to jest no, 15-20 lat, no, właściwie nowe zjawisko, nowy symptom społeczny i w 100%, znaczy ja źle znoszę, w 100%, w 70% można, powiem tak ostrożnie, można przy pomocy terapii spowodować, że człowiek wróci do takiej równowagi, jeśli chodzi o korzystanie z aktywności seksualnej. To absolutnie można tak w ten sposób pomóc człowiekowi. Terapia na przykład w orientacji psychoanalitycznej nie jest krótka, powiem tak, ale warto. Ale warto, to już tak teraz mam na myśli. No, leczyć się zawsze warto. Ale tak na zakończenie, ja mam jeszcze jedno pytanie. Czy częste zmienianie partnerów, takie bycie kasanową XXI wieku, czy to jest uzależnienie od seksu? No jest, może być. Może być, ale to no, u każdego człowieka to będą inne powody, dla których on właśnie tak skacze z kwiatka na kwiaty. Bo będzie na przykład chęć dowartościowywania się, potwierdzania swojej atrakcyjności w ogóle poprzez tą sprawność seksualną. Więc na tym przykładzie już widać, że on nie jest uzależniony od seksu. Seks mu służy jako narzędzie, a jest uzależniony od nieustającego potwierdzania swojej atrakcyjności. Tak w ogóle. I można by takim gdyby użyć dużego skrótu myślowego, można by powiedzieć, że w uzależnieniach od seksu tak naprawdę to nie chodzi o seks. No. O, to jest niezła puenta naszego programu, że tak naprawdę to nie o seks chodzi, tylko o psychikę i tak. Trzeba mieć zawsze tego świadomość. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem była pani Alina Hędzel-Korzeniowska. A jeśli macie jakiekolwiek zapytania, kierujcie je na forum, które znajduje się na dole ekranu. A dzisiaj się już żegnam. Dziękuję, do widzenia. Dziękuję, dziękuję państwu.